naprawdę w każdej chwili mogę sobie coś z tej buzi wyciągnąć. Prezentowałem przez 3-4 miesiące numer z zapalonymi papierosami. No niestety odbiło się to na moim zdrowiu, na moich płucach i wylądowałem w ten sposób w szpitalu z pękniętym płucem. Magia tak naprawdę moim zdaniem nie istnieje. Iluzja z kolei jest to celowe wprowadzenie widza w błąd i poddaniu go złudzeniu. Witam w magicznym odcinku Strefy Wolnych Myśli, w którym gościmy Piotra Szumnego, jednego z najlepszych w Polsce iluzjonistów. Witam Cię, Piotrze. Witam serdecznie. Cześć. Jak zaczęła się Twoja przygoda z iluzją? Moja przygoda z iluzją zaczęła się jakieś 20 lat temu, kiedy miałem okazję obejrzeć... Kiedy byłeś jeszcze dzieckiem. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, dokładnie, miałem 12 lat. Miałem okazję obejrzeć występ iluzjonisty, który zawitał do naszej szkoły i od tego się właśnie wszystko zaczęło. Wtedy też zapragnąłem zostać iluzjonistą. Gdzie się nauczyłeś tej sztuki? Głównie iluzji uczyłem się indywidualnie w domu, próbując wykonywać różne sztuki magiczne. Zawsze myślałem, że iluzjoniści chowają wszystko w rękawach. Później okazało się, że jest to nieprawdą i teraz jako zawodowy iluzjonista potrafię pokazać, że rękawy mam absolutnie puste. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdej chwili pojawić jakikolwiek przedmiot. Także tutaj chciałbym obalić stereotyp o rękawach, w których to iluzjoniści niby wszystko chowają. Ale uczyłeś się z książek, nie wiem, oglądałeś programy. Jak to się potoczyło? Głównie uczyłem się z takiego czasopisma pod tytułem, ty możesz nie pamiętać, ABC Techniki, Kalejdoskop Techniki. Tam były wyjaśniane raz po raz triki magiczne. Również raz po raz w telewizji były jakieś triki wyjaśniane. Później wpadła mi niemieckojęzyczna książka na temat iluzji i w ten sposób też zacząłem uczyć się przy okazji języka niemieckiego. Od jak dawna występujesz? Występuję zawodowo od 17 lat i tylko wyłącznie z tego żyję. Dobrze da się z tego żyć? No, raz lepiej, raz gorzej. Zdarza się, że mój portfel jest absolutnie pusty. Oczywiście będąc czarodziejem, mogę sobie wyczarować wszystko, czego dusza zapragnie. Także tak jak w życiu osobistym, każdy z nas jest chyba czarodziejem, ponieważ wydaje więcej niż zarabia. Czy częściej zamawiają Twoje usługi, Twoje występy firmy, ludzie prywatni? Organizujesz sobie sam trasy? Jak wygląda Twoje życie codzienne? Moje życie codzienne jest niezbyt skomplikowane. Wstaję rano, czekam na telefon. Jeżeli zadzwoni, odbieram. Dogaduję się co do występu i jadę po prostu w trasę. Głównie to są jednak obecnie firmy, instytucje prywatne raczej, aniżeli powiedzmy domy kultury, czy też placówki państwowe. Jaka jest różnica między magią a iluzją? Jest to kolosalna różnica, ponieważ magia tak naprawdę moim zdaniem nie istnieje. Jest to coś metafizycznego, czego tak naprawdę nie możemy dotknąć. Iluzja z kolei jest to celowe, akurat jeżeli chodzi o sztukę iluzji, wprowadzenie widza w błąd i poddaniu go
złudzeniu. Na przykład rozmawiając z tobą w tym momencie wydaje ci się, że nic w buzi, prawda, nie mam. Tak naprawdę w każdej chwili mogę sobie coś z tej buzi wyciągnąć. I w tej chwili błędnie oceniłaś to wszystko, co się działo wokół ciebie. Taka jest różnica. Czyli to jest błędna ocena widza, iluzja. Jak tak? Najbardziej. Błędna ocena rzeczywistości. Błędne spostrzeganie niektórych zjawisk, przedmiotów. Twój najtrudniejszy popisowy numer. Moim najtrudniejszym popisowym numerem jest zjadanie zapalonych papierosów. Niestety nie będę mógł tutaj w studiu tego zaprezentować ze względów na bezpieczeństwo. Niezbyt zdrowy numer. I niezbyt zdrowy, tak. Zdarzyło mi się również z tego powodu trafić do szpitala. Po swojego czasu, kilka lat temu, gdy zaczynałem, powiedzmy, otwierać własną firmę, postanowiłem przez kilka miesięcy popracować sobie jako iluzjonista uliczny. I tam prezentowałem przez 3 czy 4 miesiące, wojażując po różnych krajach, numer z zapalonymi papierosami. No niestety odbiło się to na moim zdrowiu, na moich płucach. I wylądowałem w ten sposób w szpitalu z pękniętym płucem. Przebywałem w szpitalu przez około 2 miesiące. Wpadków na szczęście więcej nie miałeś, a wpadki? Wpadki jak najbardziej zdarzają się bardzo często, aczkolwiek nie są one widoczne dla widzów, z tego względu, że przez zastosowanie różnych technik można z tych wpadek w bardzo prosty sposób, jeżeli jest się zawodowym iluzjonistą, wybrnąć. Ja może dla przykładu zaprezentuję trik z magiczną chusteczką i z wydmuszką. Trik jest bardzo banalny, ponieważ poprzez włożenie do wydmuszki chustki w magicznych słowach widz ulega złudzeniu, że chustka zamieniła się w jajko. Tak naprawdę jest to wydmuszka i chustka. Pewnego razu wykonywałem również ten numer przed szerszą publicznością i pech chciał, że po włożeniu chustki w wydmuszkę okazało się i wypowiedzeniu magicznych słów, że zamiast odwrócić wydmuszkę z tę stroną do widzów, odwróciłem tę stroną. Także już numer był całkowicie spalony. Jednak tak jak mówiłem, my iluzjoniści potrafimy wybrnąć z każdej sytuacji. Mm-hmm. Wystarczy sięgnąć do kieszeni po magiczną sól, posolić i ta wydmuszka może zamienić się w tajemniczy sposób znowu prawdziwe jajko. Dobre, dobre. To mi zaimponowało, muszę przyznać. Spróbuj w domu. Ale jajecznicy już z tego chyba nie będzie. No raczej nie. Kto jest twoim zdaniem najlepszym iluzjonistą na świecie? Zaskoczę cię na pewno, ponieważ nie wymienię tutaj nazwiska ani Davida Copperfielda, ani Chrisa Angela. Tak naprawdę dla mnie najlepszym iluzjonistą i moim wzorem takim do naśladowania był nieżyjący już polski iluzjonista Salvano. Zapewne nie słyszałaś o nim, ponieważ był on znany głównie w naszym świadku iluzjonistów. A z drugiej strony trudno tak naprawdę oceniać, kto jest najlepszym iluzjonistą, z tego względu, że jest to też jakiś rodzaj sztuki, a moim zdaniem sztuki nie powinno się oceniać tak jak zawodników, którzy na przykład biorą udział w olimpiadzie. Czyli uważasz, że to jest sztuka, a nie rzemiosło? Jest to sztuka, ale przez małe s. Ponieważ nie jest to sztuka, która ma na celu przekazanie widzom jakichś górnolotnych wrażeń. Ma ona głównie przynieść widzowi rozrywkę i dobrą zabawę. Ale zapewne też nie można tego nazwać rzemiosłem, gdyż jako ja, artysta, też wkładam w to jakąś pracę artystyczną, a nie tylko umiejętności. Rzemieślnicze. Twoje ulubione triki? Mój ulubiony trik to na pewno trik, o którym wspominałem już, zjadanie zapalonych papierosów, chociaż bardzo nieapetyczny. Trik ze skrzynią, gdzie przepiłowuję asystentkę na pół. Trik z papierem toaletowym, za który zdobyłem pierwsze miejsce na jednym z przeglądów konkursowych iluzjonistów. To chyba z tym papierem jest taki moim oczkiem w głowie, ponieważ jest to trik, który ma i nazwę, i od początku do końca jest moim pomysłem. Staram się w mojej sztuce nie ulegać do końca stereotypom, które i powielaniu niektórych trików,
które wymyślili inni iluzjoniści. Takim banalnym trikiem, który często wykonują iluzjoniści, jest wyciąganie monety za ucha widzowi. Ja również mógłbym to robić, ale ponieważ ja się staram być niekonwencjonalny, dlatego zamiast monety wyciągnę ci za ucha drugie ucho. I idę raczej w tym drugim kierunku, aby nie powielać innych iluzjonistów. Co jest najtrudniejsze w pracy iluzjonisty? Na pewno początkowe ćwiczenia, które trzeba wykonać, aby osiągnąć jakiś poziom. Czyli wielogodzinny cykl ćwiczeń od rana do wieczora. Ale to oczywiście tylko na pierwszym etapie przygotowań do pokazu. Później ćwiczeniami są już same występy. Najtrudniejsze na pewno też jest stres, który trzeba pokonać przed każdym pokazem, ponieważ nigdy człowiek nie wie, jaka publiczność będzie, jak zareaguje. Dopiero po wyjściu na scenę człowiek jakby zrzuca z siebie ten cały ciężar. Czy jest jakaś sztuczka, którą chciałbyś wykonać, a której jeszcze nie robiłeś? Wiesz, że nie ma takiej na razie w mojej głowie, jakiegoś takiego mojego marzenia. A jak się pojawiają nowe? Różnie. Albo jest to zapotrzebowanie, powiedzmy, klienta, który zażyczy sobie, żeby na przykład zniknął samochód na dniach otwartych jakiejś firmy, która zajmuje się dystrybucją samochodów. Bądź też one powstają z marzeń, z przypadku, tak jak właśnie to ucho, które tutaj się pojawiło, również jest sprawą przypadku, tak jak papier toaletowy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Zapraszam do komentowania tego odcinka Strefy Wolnych Myśli na forum, które znajduje się poniżej. Jeśli zaś chcielibyście skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Do zobaczenia.